Krzyczka, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Polska złożyła do Komisji Europejskiej skargę na Niemcy za nielegalnie przywiezione odpady. To pierwszy krok postępowania przed TSUE, oświadczyła podczas konferencji minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u stworzył w Polsce swoiste Eldorado dla śmieci. W 2013 roku zostało poluzowane rozporządzenie, które określało zasady importu i wydawania decyzji na gospodarowanie odpadami w Polsce. Zostało tak poluzowane, że podjęto decyzję o rezygnacji z decyzji środowiskowej. Z niezrozumiałych powodów została usunięta z wymagań dla składowisk odpadów. O tym dowiedział się cały świat. O tym dowiedział się San Salvador, o tym dowiedziały się Niemcy, Włochy, Gana, Wenezuela. I z tych wszystkich miejsc wpłynęły do Polski wnioski o wwóz śmieci, w tym śmieci niebezpiecznych. To swoiste Eldorado za rządów Platformy zachęciło między innymi naszego zachodniego partnera do wwozu śmieci do Polski. Konsekwencją tego jest 35 tysięcy nielegalnych odpadów porzuconych w 7 składowiskach. Wielokrotnie interweniowaliśmy u naszego niemieckiego zachodniego sąsiada na poziomie landowym, na poziomie federalnym, nawołując do zabrania tych niemieckich śmieci, które nielegalnie zalegają na polskiej ziemi. Rząd federalny odpowiadał nam, że to są kompetencje landowe, z kolei landy nie spieszyły się z podjęciem jakichkolwiek działań. Zostaliśmy pozostawieni bez wyboru. Używamy takiej ścieżki, jakiej może użyć każde prawo europejskie. Korzystamy ze skargi do Komisji Europejskiej, która jest pierwszym etapem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości. Jednocześnie apelujemy do naszego niemieckiego partnera, do bardzo zielonego niemieckiego rządu o zabranie niemieckich śmieci. Polski podatnik, Polak nie może płacić za wywóz, za zagospodarowanie niemieckich śmieci. Rolnicy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wojną na Ukrainie, do 14 sierpnia mogą składać wnioski o dopłaty do materiału siewnego. Wnioski o dopłaty do materiału siewnego należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na wsparcie dla rolników zostało przeznaczone 210 milionów złotych. Rolnicy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wojną w Ukrainie, dzięki pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej, będą mogli otrzymać dopłaty do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dopłatami będą objęte zboża, rośliny strączkowe i ziemniaki. Stawki dopłat zgodnie z przepisami wynoszą od 200 do 1200 zł na 1 hektar powierzchni w zależności od materiału siewnego. Powierzchnia gruntów ornych objętych dopłatą nie może być większa niż 50 hektarów. Wsparcie jest możliwe po złożeniu odpowiedniego formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegółowe informacje dotyczące dopłat rolnicy mogą uzyskać w biurach powiatowych lub na stronie internetowej agencji. Wnioski można składać do 14 sierpnia. Rozbudowa portu w Świnoujściu to ogromna szansa dla Polski, która ma niezwykle duże możliwości stać się liderem przeładunku morskiego w naszym regionie, wskazywał w telewizji Trwam wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. Porty przeładunkowe przynoszą do polskiego budżetu około 30 miliardów złotych zysku z tytułu ceł i podatków. Rozbudowany terminal kontenerowy w Świnoujściu zwiększy wpływy do budżetu o dodatkowe 10 miliardów. Ale to jest tylko i wyłącznie ta gotówka, która wpływa. Natomiast cały obszar związany przede wszystkim ze zwiększeniem miejsc pracy, osadzaniem się firm, całym procesem przeładunkowym, zwiększoną ilością statków, które będą przybijały do portu Świnoujściu, no to jest potencjał, który powinien i musi przynieść ogromny wpływ gospodarczy.
To, że do polskich portów będą mogły wpływać największe kontenerowce, budzi niezadowolenie Niemców. Nowy tor wodny biegnie tylko po polskich wodach, a więc omija problemy, wskazuje wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. Ta część Europy staje się niezwykle ruchliwa pod kątem statków. Przypomnę, to są przede wszystkim gazowce, ale i masowce, i ruch promowy. Jedno podejście do portu Szczecin-Świnoujście jest niewystarczające. Nowe podejście do portu Szczecin-Świnoujście daje możliwości dywersyfikacji, szczególnie dla dostaw gazu i funkcjonowania terminala gazowego. Polska może stać się również liderem przeładunkowym. Dokończona droga S3, łącząca południe Europy właśnie z portem Szczecin-Świnoujście. Odra, która ma już bezpośrednie połączenie chociażby z Berlinem i mogą się po niej poruszać największe barki, a więc również ruch kontenerowy może funkcjonować. Modernizowana i zmodernizowane węzły kolejowe i droga kolejowa. To atuty, które znacznie przewyższają konkurencyjnością inne porty. Wykorzystujemy szanse rozwoju. Rok do roku przeładunki w polskich portach są coraz większe, wskazywał wiceminister infrastruktury. Jeżeli tak będzie potrzeba, to na pewno do Polski zboże z Ukrainy po 15 września nie będzie wpływać, mówił po spotkaniu ministrów rolnictwa państw Unii Europejskiej w Brukseli minister Robert Telus. Ministrowie rolnictwa państw unijnych rozmawiali o przedłużeniu zakazu wywozu do 5 krajów Unii Europejskiej produktów rolnych z Ukrainy. Mowa o państwach takich jak Węgry, Słowacja, Bułgaria, Rumunia i Polska. W spotkaniu uczestniczył minister Robert Telus. Mam taką, jak Państwo widzicie po mojej minie, nadzieję, że 15 września będzie przedłużony. Wiele głosów było takich, których nas popierają w tej kwestii. Bardzo mocno podkreślałem to, co już niejednokrotnie mówię, że to, co my robimy, te nasze decyzje, które podejmujemy, ta nasza tworzenie tej koalicji piątki, współpraca z koalicją piątką nie jest przeciwko nikomu, jest dla naszych rolników przygranicznych przede wszystkim, ale również jeżeli dobrze zbudujemy te narzędzia, to one będą również służyły dla Unii Europejskiej, one będą również służyły dla Ukrainy. Pomoc oferują Litwa, Łotwa i Estonia. Kraje te wychodzą z propozycją skorzystania z ich portów, by można było wywozić zboże z Ukrainy. Minister Telus ma jednak nadzieję, że Polska nie będzie musiała używać jednostronnych rozwiązań, które zapowiedział wcześniej premier Mateusz Morawiecki. Oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy musieli, bo interes naszych rolników jest dla nas najważniejszym. Ale mam taką nadzieję, że to się rozwiąże bez używania tych narzędzi. Ale tu jeszcze chcę raz powiedzieć tak za premierem Mateuszem Morawieckim, że jeżeli tak będzie potrzeba, to na pewno do Polski zboże po 15 września również nie będzie wpływać. I to jest taka deklaracja pewna. Temat ukraińskiego zboża podejmowany był także podczas spotkania koalicji 5 unijnych krajów z komisarzem do spraw rolnictwa Januszem Wojciechowskim. Na przełomie sierpnia i września emeryci mogą spodziewać się wypłaty 14 emerytury. Od tego roku będzie to stałe świadczenie. Czternastka wyniesie około 1500 zł. Na tę wiadomość czekali seniorzy w całej Polsce. 14 emerytura, podobnie jak 13, jest już stałym świadczeniem. Dodatkowe pieniądze zawsze się przydadzą, mówi nam pani Teresa. To jest rewelacja. Dla mnie nikt nie dawał ani 13, ani 14. Człowiek po prostu biedę klepał. Co miał, to zjadł. Wstępnie czternastka ma wpłynąć na konta seniorów na przełomie sierpnia i września, ale aby to się stało, minister rodziny musi wydać jeszcze rozporządzenie. Prezydent Andrzej Duda podkreśla, że decyzja o wprowadzeniu świadczenia na stałe trwała kilka lat. Program został zrealizowany w 2021 roku, został zrealizowany w 2022 roku i teraz ostatecznie ustalono, że może wejść na stałe, czyli że ta 14 emerytura będzie świadczeniem stałym. 14, średnio 1500 zł, będzie wypłacana z urzędu. W pełnej wysokości otrzymają ją osoby, których wysokość comiesięcznego świadczenia brutto nie przekracza 2900 zł. Do osób, które otrzymują wyższe świadczenie, 14 trafi pomniejszona na zasadzie złotówka za złotówkę, wyjaśnia rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.
Kowalski. Jeżeli emeryt przekroczy o 100 zł ten próg, no to będzie miał potrącone z 14 emerytury również 100 zł. Czternastki nie dostaną ci, którzy mają emeryturę powyżej 4188 zł. Emeryci mogą też liczyć na coroczną znaczącą waloryzację swoich świadczeń, co przypomina premier Mateusz Morawiecki. Waloryzacja emerytur, które miały miejsce wcześniej, to były 3 zł, 4, słyszałem 3,50. Czasami nie były warte znaczka, który kosztował więcej niż te waloryzacje, które miały miejsce. W dobie wciąż zwiększonych kosztów życia rencistom i emerytom dodatkowe pieniądze z pewnością się przydadzą. Na leki, nawet można powiedzieć na lepsze jedzenie. Coś lepszego sobie kupić do zjedzenia, bo pierw jak miałam ponad 1160 zł emerytury, no to co ja mogłam pozwolić sobie? Na fizykoterapię, żeby kolana nie bolały, bo już bardzo długo się czeka na fundusz, na zabiegi. Całkowity koszt wypłaty 14 emerytury wyniesie 10 miliardów złotych tylko w tym roku. Ekonomista dr Krystian Mieszkała analizuje, że nie będzie to miało znaczącego wpływu na finanse publiczne. Jest to zbyt mała kwota w całym budżecie, żeby wpływać na kondycję, czy też na płynność budżetu. Czternastka szczególnie pomoże tym, którzy otrzymują świadczenia poniżej minimalnej emerytury, a takich osób jest blisko 350 tysięcy. Osoby, które nie wypracowały sobie odpowiedniego stażu pracy, no to automatycznie mają te świadczenia niższe. W Polsce obecnie emerytury i renty pobiera 7 800 000 osób. Europejskie kraje Grecja, Włochy, Portugalia i Chorwacja walczą z ogniem. Zarówno mieszkańcy, jak i turyści są ewakuowani do bezpiecznych lokalizacji. Żywioł powoduje liczne straty. Przez Grecję przechodzi kolejna fala upałów. Temperatura w Atenach ma sięgnąć 44 stopni Celsjusza. Władze stolicy ograniczyły godziny zwiedzania Akropolu. W wielu regionach wydano też ostrzeżenia przed kolejnymi pożarami, które od tygodnia pustoszą Grecję. Na wyspie Rodos ogień strawił blisko 10% terytorium. Trudna sytuacja panuje także na Korfu. Mieszkańcy górskich wiosek na północy wyspy zostali zmuszeni do ewakuacji. Ogień dotarł już do pierwszych domów. Na miejscu pracują jednostki straży pożarnej. Ewakuowaliśmy mieszkańców naszej wioski, mówi burmistrz jednej z zagrożonych wiosek. Napędzane upałem i silnym wiatrem pożary spowodowały znaczne straty materialne. Pomoc i rekompensaty dla osób poszkodowanych zapowiedział grecki premier. Fala upałów nawiedziła także Włochy. Ogień trawi Sycylię, a walkę z nim utrudnia wiatr. Zginęły 3 osoby, a setki zostały przesiedlone ze względów bezpieczeństwa. Konsekwencje upałów dotknęły także Portugalię. Strażacy walczą z szalejącym pożarem w pobliżu Lizbony. Oni robią co mogą, wszyscy jesteśmy im za to wdzięczni. To trudne, trudne dla nas wszystkich. Boimy się, że ogień dostanie się do naszych domów. Wokół są same krzewy. Staramy się pomagać jak możemy, gasić ogień wiadrami, ale to niewiele daje. Zagrożona pożarami jest także Chorwacja. Rosja podnosi górną granicę wieku poborowego, dzięki czemu liczebność jej armii może wzrosnąć o 2 miliony. Tymczasem Ukraina otrzymuje kolejny pakiet pomocy wojskowej, wart 400 milionów dolarów. Niższa izba rosyjskiego parlamentu przegłosowała podniesienie wieku poborowego z 27 do 30 lat, zwiększając liczbę podlegających obowiązkowi służby wojskowej. Co robimy, zmieniając wiek poborowy? Zmieniamy oczywiście zasięg naszych zasobów poborowych. Wzrost ilościowy może prowadzić do wzrostu jakościowego. Komisje poborowe będą mogły wybrać lepszych jakościowo poborowych. Teraz ojcowie trojga lub więcej dzieci i dzieci niepełnosprawnych nie są już zwolnieni z poboru, nie otrzymują też odroczenia. Ukończyłem uniwersytet w Kerczu jako inżynier elektryk-mechanik. Uważam, że każdy człowiek musi służyć w wojsku. Zgłosiłem się dobrowolnie do biura poborowego i powołali mnie.
Podnosząc granice wieku poborowego, Putin chce uzupełnić straty i zwiększyć liczebność swojej armii. Kontrofensywa Ukrainy przeciw Rosji trwa. Departament Obrony USA ogłosił kolejną pomoc dla Kijowa w wysokości 400 miliardów dolarów, w tym sprzęt wojskowy. Jestem wdzięczny za dzisiejszy pakiet, artylerię, pociski dla HIMARS, Patriot, NASAMS, drony i wiele więcej. Dziękuję, Ameryko. Obecnie niezwykle ważna jest obrona południowych regionów, w szczególności Odessy, gdzie znajdują się ukraińskie porty morskie nad Morzem Czarnym. Tą informacją kończymy. Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem.